Dzień dobry, Barbara Szeligowska, witam w programie Gości Dnia Telewizji Wałbrzych. Dzisiaj porozmawiamy o sztuce, jaką jest ceramika, a opowie nam o tym pan Roman Jacek Radomski, ceramik, absolwent Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, a także muzealnik. I tę dziedzinę skończył pan na Uniwersytecie Jagiellońskim. Witam pana serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie Romanie, aktualnie zajmuje się pan warsztatami ceramicznymi w Starej Kopalni w Wałbrzychu. Jest pan już po pierwszych takich zajęciach właśnie z tej dziedziny, które zostały zorganizowane dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych, które już dobiegły końca. Jak pan ocenia te zajęcia? Czy to był strzał w dziesiątkę? Czy było zainteresowanie? Tak, mieliśmy ponad 100 dzieci chętnych na zajęcia. Zajęcia odbywały się w trybie 2 godzin lekcyjnych. Chcieliśmy w tym krótkim okresie czasu zachęcić zainteresowanych, żeby własnoręcznie przekonali się, na czym polega w ogóle format lepienia w gliny. To chyba największa frajda dla dzieci, prawda? Że same mogły jak coś porcelana, zrobić. Masa porcelanowa, jak glina zachowuje się, że troszeczkę inaczej niż plastelina albo modelina i co można z niej zrobić. I zainteresowani dzieci miały okazję poznać kilka technik najprostszych modelowania w masie plastycznej i w glinie przez odciskanie, przez modelowanie ręczne, przez odlewanie masy porcelanowej lejnej w formach gipsowych, a przede wszystkim spróbowanie toczenia na kole garciarskim pod kierunkiem Magdy Sienickiej, fantastycznej garcarki, jednej z najlepszych, którą znam. Pewnie przekonały się, że nie jest to takie proste, prawda? Tak. Bo to tak ładnie wygląda z zewnątrz, jak się obserwuje, jak powstaje dzbanek czy garnek, ale jak się już ma do tego swoją rękę przyłożyć, to chyba nie jest to takie łatwe. Oczywiście, żeby nauczyć się w ogóle podstawowej techniki toczenia na kole garcarskim, jest to wiele miesięcy codziennego ćwiczenia. Na początku trzeba się nauczyć wycentrować glinę albo masę porcelanową, a dopiero później modelowania stożka, walca, a dopiero później na samym końcu uczenia się tak kształtowania gliny albo masy porcelanowej, żeby uzyskać kubek, dzbanek albo jakąś inną obrotową formę. I jeszcze do tego dzbanka czy kubka przykleić uszko. Tak, ale to już jest chyba wyższa szkoła jazdy. Troszeczkę inaczej, jak ta forma, którą uda się wytoczyć, zdębieje, czyli nie jest taka łatwa do ugniecenia. Ona musi swoje kilka godzin odczekać i później to uszko też kilkoma różnymi metodami można dolepiać do wytoczonej formy. Mhm. Ale zajęcia plastyczne to też modelowanie z ręki i też różnymi metodami. Z plastrów, z wałeczków, z ręki, rzeźbienie. Każdy zainteresowany, w czasie ferii były to dzieci, mógł pokazać, co potrafi. Tych form zostało stworzonych kilkadziesiąt. Nie wszystkie niestety nadają się do wypału, bo takie prace oczywiście będziemy wypalać, dlatego że reżim technologiczny wytwarzania ceramiki od właśnie modelowania do wypału polega na tym, że wszystkie etapy muszą być bardzo ściśle przechowywane, zwłaszcza etap suszenia mokrej gliny nie może trwać za szybko, ponieważ jak ten proces trwa dosyć szybko, to ona pęka i w czasie wypału to już się na pewno nie uda. I też właśnie chcieliśmy pokazać, że dbanie o taką estetykę wykonania i bardzo przykładanie się do pracy w ceramice jest bardzo ważne. Pytam pana o te warsztaty dla dzieci, dlatego że już wkrótce, za kilka dni,
w takich warsztatach będą mogli brać udział wszyscy chętni. Po prostu każdy, kto będzie zainteresowany pracą czy w modelowaniu, w lepieniu, czy na kole garncarskim, będzie mógł przyjść do starej kopalni i przy Pana pomocy, czy przy pomocy Pani Magdy Sienickiej, wytoczyć sobie własny kubek. Czy tak to będzie wyglądało? W bardzo dużym skrócie tak. W dużym skrócie. To proszę właśnie nam powiedzieć, bo chcielibyśmy naszych widzów zachęcić do udziału w takich zajęciach, bo to może się okazać bardzo dobrą rozrywką i odskocznią od codziennych zajęć. Tak, Centrum Nauki i Sztuki jest jakby integralną częścią całości. Cały zespół, który pracuje w starej kopalni, jest grupą ludzi, która przyczynia się do sukcesu między innymi pracowni ceramicznej, jak i muzeum, w ogóle całej instytucji. I sukces Centrum Ceramiki Unikatowej, sukces Parku Wielokulturowego jest sukcesem nas wszystkich, pracowników, i sukcesem całego Wałbrzycha. Dlatego bardzo zachęcam wszystkich, dokładnie wszystkich zainteresowanych na zajęcia ceramiczne w naszej pracowni, gdzie każdy, dokładnie każdy, będzie miał do dyspozycji co najmniej 3 rodzaje gliny, co najmniej 2 rodzaje masy porcelanowej i wszystko, co sobie będzie w stanie wymyślić. Później narysować projekt, bo najważniejsze jest to, że wszystko zaczyna się w głowie, później trzeba przetworzyć to na papier. Musi być ta kolej rzeczy zachowana. Tak, musi być zrobiony projekt, a dopiero później, wiedząc, co chce się zrobić, jest wtedy modelowanie, wybór techniki. Wybór materiału. Modelowanie pewnie, w glinie, i wybór materiału. Jak to zrobić? I właśnie pod naszym kierunkiem, moim i Magdy, będziemy przekonywać zainteresowanych, jak najlepszą metodą, wymyśloną formę zrealizować, i pod naszym kierunkiem wszyscy zainteresowani będą mogli to wykonać od początku do końca. Przy czym bardzo ważny jest reżim technologiczny, czyli tak jak mówiłem wcześniej, sposób, jakość, dokładność, no i odpowiednie zachowane etapy. Czy te małe dzieła z porcelany czy z gliny będzie można sobie potem zabrać do domu? Jak to Oczywiście będzie wyglądało tak już tak praktycznie? Powiem tak. Tworzymy jakąś formę. Może to być miseczka, może to być dzbanek, może to być kubek albo jakaś artystyczna, bliżej nieokreślona forma. I to trzeba wszystko wymodelować, wyrzeźbić, połączyć, wysuszyć, bo to jest bardzo ważne, żeby ten proces suszenia, oczywiście opowiadam teraz o technologii, musi trwać dosyć długo i wolno. Jak już się uda, że ta forma zostanie wysuszona w ten sposób, że nie popęka, to należy to w odpowiedni sposób ułożyć w piecu i wypali w temperaturze do 960 stopni na biskwit. Później będzie wybór szkliwa, jaki chcemy użyć. Mamy najróżniejszą gamę szkliw barwnych, nisko wypalanych w temperaturze niskiej i w temperaturze wysokiej. I też tutaj tych technik nakładania szkliw będziemy proponować co najmniej 3. Czyli też tutaj ten projekt jest taki ważny, bo potem od tego projektu zależy dalsze postępowanie, dalsze propozycje, dalszy wybór całej drogi. Dokładnie tak. Dlatego to jest dosyć skomplikowany i długotrwały proces, który czasem trwa nawet miesiąc czasu, okazuje się. Nie będzie to zniechęcające, nie obawia nie, się pan? Nie, bo jak ktoś zacznie i połknie bakcyl, jak zacznie na przykład modelować z plastrów, no nie wiem, jakąś formę taką, jakiś wielki dzban, tak? Gdzie będzie mógł do tego mógł dokleić zdobinę w postaci kawałka kory, albo jakiejś twarzy lwa, albo cokolwiek, co sobie wymyśli. Będzie widział kolejne etapy, jak na przykład ciemna glina po wypale zmienia się w jasno-szarą, a później ta jasno-szara glina pod wpływem nałożenia różnych szkliw, różnymi metodami przybiera różne barwy,
no to myślę, że każdy pochnie to tego napięcie będzie rosło. Tak, i będzie wracał za każdym razem do nas, żeby stworzyć zupełnie nowe i nowe i jeszcze inne dzieło, bo umysłu w glinie, wytwarzania różnych naczyń z gliny jest setki tysięcy, a to wynika, to widać z historii wytwarzania ceramiki, która sięga od prehistorii do czasów współczesnych. Mówi się, że w ceramice już było wszystko. Nie. Jeszcze można wprowadzić jakieś innowacje. Jeszcze można robić od nowa i od nowa i od nowa, a przykładem są właśnie plenery artystyczne, które odbywały się od 36 lat. U nas w Wałbrzychu plener porcelana inaczej, tak, to znany plener rzeczywiście. I właśnie wszystko wskazuje na to, że plener o nazwie porcelana inaczej wróci do nas, że w Centrum Nauki i Sztuki będzie organizowany taki plener przy pomocy znanych artystów na bardzo podobnych warunkach, jak było kiedyś. Wszystko się rozstrzygnie w ciągu 2 tygodni. Mam nadzieję, że z takim skutkiem, że znowu do nas zaczną przyjeżdżać artyści z całego świata. To byli artyści rzeczywiście światowej klasy. A wracając jeszcze do warsztatów, które Stara Kopalnia proponuje Wałbrzyszanom, proszę powiedzieć, jak to technicznie będzie wyglądało, jeśli ktoś chciałby wziąć udział w takich warsztatach. Co powinien zrobić? Gdzie się zgłosić? Czy tu będą proponowane jakieś opłaty, no bo to jest kwestia materiałów, tego szkliwienia, o którym pan wspominał, wypalania w piecu, czyli są tu pewne koszty, prawda? W jakim stopniu będzie to, w jakim kształcie właśnie będą wyglądały te ewentualne opłaty dla osób uczestniczących w warsztatach? Tak, trzeba się skontaktować z działem marketingu w Centrum Nauki i Sztuki, telefonicznie albo za pomocą maila, zgłosić chęć wzięcia udziału właśnie w zajęciach ceramicznych albo w warsztatach ceramicznych. Zbieramy grupę kilkuosobową, chociaż zajęcia indywidualne też są jak najbardziej możliwe. No i zainteresowani przychodzą do nas na umówiony dzień, na umówioną godzinę, wtedy, kiedy im to pasuje, bo my jesteśmy do dyspozycji. Bo my właśnie dajemy taką usługę otwartą dla wszystkich zainteresowanych. No i wtedy bardzo proszę, pod naszym kierunkiem można najśmielszą formę sobie zrealizować. Jaka jest optymalna grupa ludzi, która może uczestniczyć w takich warsztatach, żeby nie było za dużo, a żeby każdy mógł posiąść tę wiedzę, która jest niezbędna do wykonania poszczególnych rzeczy. Wszystko zależy od tego, czy zaczynamy od początku, czy są to już zainteresowani, którzy wiedzą, jak modelować w glinie. Przynajmniej teoretycznie. Jeśli są to początkujący, to nie więcej niż 10 osób w grupie, albo mniej, dlatego że należy prowadzić zajęcia indywidualne, pokazywać, jeśli instruktor nie pokaże, jak pewne rzeczy zrobić, jak zagnieść glinę, jak odgnieść, jak wymodelować dany kształt, to ten ktoś zainteresowany nie będzie wiedział. Samemu się nie wie, oczywiście, tak. Bo to jest bardzo, bardzo rozległa wiedza. Natomiast jeśli będziemy już organizować w niedalekiej przyszłości plenery artystyczne dla ceramików albo dla rzeźbiarzy, to są już ludzie, którzy wiedzą, jak robić. Wtedy minimalna ilość takiej grupy to jest 15 osób i oni zajmują się sami sobą, tylko im trzeba dostarczyć miejsca i technologię i warsztat, udostępnić i materiały. I jeśli się skończy te wasze warsztaty, będzie można sobie zrobić według własnego projektu cokolwiek. Wszystko. Ozdoby, naczynia, prezenty pod choinkę. Wszystko, na co pozwala masa ceramiczna. A to są nieograniczone kształty i możliwości. Tylko fantazja. Dokładnie tak. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę, za tę zachętę. Naszym gościem był pan Roman Jacek Radomski, ceramik i muzealnik, który wkrótce poprowadzi warsztaty ceramiczne w Starej Kopalni. Bardzo serdecznie dziękuję panu za rozmowę. Życzę powodzenia w pracach dydaktycznych.
Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.